prawej stronie mamy Valletę, można zobaczyć mury, forty. Mur dookoła Valletty mierzy około 3,2 km. Valletta była zaprojektowana przez Francesco Lapparelli, który był asystentem Michała Anioła. Możemy obejrzeć fort Świętego Elmo, zbudowany był przez hiszpańskiego inżyniera Pedro de Padro, żeby chronić port. Oryginalnie był zbudowany w 1553 roku. Policyjna.
zobaczyć z tych ogrodów właśnie trzy miasta po lewej stronie. Tam rano dzisiaj byliśmy. Tutaj było to również miejsce praktyki żołnierzy rycerzy maltańskich.
tutaj Napoleon zakotwiczył swój statek z wymówką, że potrzebował świeżej wody. W tym czasie już rycerze maltańscy byli słabi, nie stawiali żadnego oporu. Francuzi zostali tutaj przez 2 lata na Malcie, 2 lata i 2 miesiące. W 1800 roku Malta została oddana lordowi Nelsonowi i w 1814 roku została brytyjską kolonią, aż do 1964 roku, kiedy odzyskała niepodległość. Po lewej stronie Victoriosa, a w głębi Conspicua. Victoriosa również nazywa się w języku maltańskim Birgu, Senglea Lisla, a Conspicua Bormla. W 1657 roku Nicolas Cotoner postanowił dobudować mury obronne dookoła tych trzech miast, znane jako linia Cotonera.
Paris. Proszę Państwa, jesteśmy teraz w Zatoczce Liniella, to najmniejsza zatoczka tutaj na Malcie. Po prawej stronie można zobaczyć port Licasoli, sponsorowany przez Francesco Licasoli, który był rycerzem maltańskim. Tutaj w tej zatoczce jest bardzo dużo filmów zagranicznych filmowanych.